Drodzy Państwo, Polska jest wielkim krajem. Jest jednym z największych państw w Europie. Polska nie może pozwolić sobie na to, aby decyzje w Unii Europejskiej podejmowano bez polskiego udziału, aby wielcy tego kontynentu rozstrzygali najważniejsze dla nas sprawy bez nas. Polska musi być aktywnym uczestnikiem polityki europejskiej. A tak nie jest w tej chwili. Ta aktywność może być oparta na dwóch fundamentach. Po pierwsze, musi to być znacząca pozycja Polski wśród państw naszego regionu. Taka szansa była, taką politykę prowadził prezydent Lech Kaczyński, z tej polityki zrezygnowaliśmy. Polska przestała być aktywnym uczestnikiem polityki międzynarodowej w Europie Środkowej i Wschodniej. A po drugie, Polska musi budować swoją pozycję w świecie na tradycyjnym fundamencie współpracy atlantyckiej. To znaczy, musi odwoływać się nie tylko do interesów i do współpracy z Europą, ale także do współpracy. Ścisłej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Tylko wtedy Polska ma szansę mieć istotny głos w sprawach europejskich. Nie może być tak, że politycy Platformy będą we wszystkim zgadzać się z projektami Niemiec czy Francji. Polska musi mieć swoje zdanie i musi umieć to zdanie obronić. To nie może być polityka poklepywania po plecach. To musi być polityka stanowczego głosu w sprawach najważniejszych dla Europy. Polska potrzebuje naszych głosów.